Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku, w dzisiejszym niezamierzonym. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się pacjentem, jakim jest Beretta. Akurat z silnikiem 150, nie robiłem jeszcze takiego silnika. Więc tutaj będzie mieć, widzę, że już jest troszeczkę inna budowa niż 160. Miałem tego nie nagrywać, ale jakoś tak wyszło, że chyba jednak wam odcineczek nagram, może czegoś ciekawego się nauczycie, może mnie poprawicie, o. Ja się nie znam. Ja bym, kurde, zamierzył od początku odcinek, no to bym wam nagrał pierwszą rozmowę z właścicielem i wszystko, jak określałem problem, pierwsze odpalenie. No teraz nie odpalimy, bo olej spuścił z niego. I wam tutaj za bardzo, no nie pokażę odgłosów. Sprawy się mają tak, iż przyszedł motorek do mnie, objawy, jakie opisał właściciel, stukanie w silniku, tylko tyle. No przyjechał silnik do mnie, przyjechał motorek do mnie, pierwsze jakie były rozmowy, no oczywiście czy to pali, czy nie. Poprosiłem go o odpalenie silnika, żeby nasłuchać, co tutaj się dzieje. Odpalił, usłyszałem odgłosy od strony sprzęgła, sturki. Kazałem zgasić silnik. Następne pytanie było takie, czy kopka odbija. No właściciel powiedział, że często kopka odbija, więc pierwsze co, obstawiam, że padły zębatki pod koszem i pośrednia zębatka od kopka. Zobaczymy, czy mam rację. Olej, jak mówiłem, jest spuszczony. Zaraz odkręcimy jeszcze. Przemyjemy filtr, prawdopodobnie tutaj będzie filtr siatkowy, bo ten silnik podobno nie ma dużego przebiegu. Możemy sprawdzić, czy coś zgrzyta. Wykręcimy świecę i pokopię tak lekko, zobaczymy, czy będzie to słychać w ten sposób. O! O! Czuć! Czuć pod ręką takie jakby... O, jakby coś przeskakiwało. Co pewien, o, teraz było. Teraz jest ok. Teraz jest ok. Teraz jest ok. Teraz jest ok. Nie zawsze, to zależy jak się zazębi. O, teraz było. Czuć takie, jakby to wam powiedzieć, tak jakby coś obtarło. No cóż, zabieramy się za demontaż. Tutaj dekielka. Kurde, gwint trochę przejechany. Trzeba będzie poprawić. Cyk. Dobra, teraz jak ten dekiel wyciągnąć, wciskamy sprzęgło po prostu. I nam go powinno wypchać. W teorii. Dobra, na O-ringu będzie najmocniej trzymać, delikatnie, voila, a śmierdzi przypalenizną. Dobra, odkręciliśmy. Wciągamy sprężyny. Tutaj jeszcze nikogo nie było, jest zarąbiście. Idę po klucza do tego. To jest taki specjalny klucz, coś takiego. Na Allegro znajdziecie do tego, znajdziecie to za parę groszy. No i dobra, to się będzie nam kręciło. Nie mam tutaj możliwości zablokować przez ten dekielek. Można sobie to odkręcić po januszowemu, czyli przecinak i młotek. Mocne uderzenie i powinno pójść. Albo bardziej profesjonalnie, czyli kluczem, udar, też powinno pójść. Chociaż niekiedy jest to mocno dowalone. Uwaga. Poszło. Mocny klucz, udarowy. I idzie. Idzie to elegancko. Nakrętka. Podkładka grzybkująca. Na niej jest napisane. Czyli na zewnątrz.
outside, jak to mówią Amerykańcy. Tutaj już nie będzie żadnej podkładki. Wyciągamy kosz z tarczami i przekładkami. W ten sposób. Oczywiście trzeba tu sprawdzić, czy się nie przykleiła. Nie przykleiła się, dobra. Tu jest takie zabezpieczenie z ząbkami. Tymi ząbkami w stronę silnika. I podkładka z takimi wycięciami pod wałek. Ona ma być na wałku, na takim wycięciu, które wam zaraz pokażę. Po prostu ma to wejść, potem przekręcacie o 90 stopni i zakładacie zabezpieczenie. Ale to przy składaniu raczej wam dokładnie już pokażę. Powinno to wyjść, w teorii. Znaczy, widzę, że to coś go blokuje. O, wyszedł. Bardzo problem kitowy. Zaraz dorwę jakiegoś magnesa i spróbujemy tutaj znaleźć w środku. Trzeba w środku znaleźć brakujący element, czyli tego jednego zęba. Widzicie? Brakuje jednego zęba. No i problem jest tutaj teraz taki, że to wszystko widzę, że tu jest fajne, ładne, w bardzo dobrym stanie. Zębatka ta też jest w bardzo dobrym stanie, bo widzę, że tutaj nawet nie trzeba je wymieniać, tak wam szczerze powiem. Problemem teraz jest, że muszę znaleźć tego zęba. Jak go nie znajdę, będzie totalny problem. Drugim problemem jest to, że jest to gówniane. Ten kosz sprzęgła jest gówniany, ponieważ Chińczyk pewnie, żeby się nie robiły luzy, wymyślił tak, że jest to w całości, jest to zębatka. Zębatka jest połączona w całości z tym. No i jest gównianie to tak zrobione, że nie wymienimy ze samej tej zębatki, jak się uszkodzi. Trzeba wymieniać cały kosz. Połowie jeszcze w tamtym oleju, co spuszczałem. I ewentualnie muszę, kurde, jakiegoś magnesa albo coś na sznurku albo co dorwać i tam gdzieś, kurde, może złapię go. Będzie gdzieś na dnie na pewno. Dobra, chwila przerwy. Będę łowił. Zbudowałem coś takiego. Jest to kawałek takiej, można powiedzieć, pręcika rozklapanego na końcu. Jak i na wierzchu jest magnes neodymowy. Na to wszystko jest nałożona opaska termokurczliwa, zagrzane, więc ten magnes powinien stąd nie uciec, czyli nie wpaść do silnika, ani ta termokurczliwa opaska nie powinna się stąd zesunąć. Próbujemy to tam łowić. Nie ma. Pomierzamy jeszcze w oleju, że gdzieś wyleciał. Kurde, nie ma w oleju. Dobra. Ja tu się pobawię, może uda mi się go złapać. No i dobra, jak się mają sprawy? Sprawy się mają tak, iż no niestety łowiłem to z godzinę na wszystkie możliwe sposoby. Nawet zalałem silnik benzyną, taką starą benzyną, potermosiłem, żeby przepukać ten silnik, żeby nie był taki lepki w środku i możliwe, myślałem, że może ten opiłek gdzieś tam się przykleił i może spadnie, ale się nie udało. Zwiększyłem nawet siłę magnesu, jest potężny teraz magnes na końcu, ale to też nic nie dało, ten już jest, ten pieron jest już bardzo mocny. Ale to też nic nie dało. No i cóż mi zostało? No, zostało mi targać ten silnik i na siłę szukać opiłka. Oczywiście uświadomiłem właściciela motorka, że jak chcę, mogę mu to poskładać, ale nie daję żadnej gwarancji, czy to pochodzi minutę, czy to pochodzi parę lat, kurde. No nie ukrywajmy, nie wiem, nie znam historii motorku, czy ten opiłek dalej w środku jest, czy gdzieś było to urwane wcześniej, no nie jestem ciężko powiedzieć,
A no jest to kawałek zęba, tak jak tutaj coś podobnego, no jest to kawałek zęba. No i wyobraźmy sobie, tak na czwartym biegu będziemy zapierdzielać, no i wejdzie taki opiłek, wpadnie między tryby. To będzie normalnie w środku istny Armagedon. No i jak to mówiłem jeszcze raz, uświadomiłem właściciela, co i jak, zadecydował, że rozpoławiamy silnik. Rozpoławiamy. Ogólnie kolejnym problemem jest sam kosz sprzęgła, ponieważ w tym silniku chcę zastosować sprzęgło, kosz sprzęgła od EX140, mianowicie, czyli ta zębatka osobno, a osobno kosz. No głównie no, ze względu takiego, że no, jak coś się uszkodzi, no to będzie tańszy koszt i ogólnie będzie bardziej dostępne. Te zębatki są bardziej dostępne niż sam kosz, a z koszem jest problem, no niestety, no nie ukrywajmy, z koszem jest problem, prawie nigdzie dostępny nie jest. W dzisiejszym odcinku plan jest taki, za bardzo i tak wam nic nie będę mówił, będę robił, będę robił, a nie gadał. No jest plan taki, żeby ten silnik rozebrać dookoła, całkowicie. Całkowicie go rozebrać, umyć w środku, złożyć na nowych uszczelkach. No i tyle. Taki jest plan. No i dobra, silnik jest wyciągnięty. Oczywiście, kurde, nie obyło się bez problemów. Takich problemów, iż trzy wsuwki się upierdzieliły. A pociągnąłem lekko, żeby to rozpiąć. Dlatego się inaczej nie da rozpiąć, jak nie pociągnąć. No i wszystkie trzy wsuwki słabo zagniecione, czy nie wiem co. Ta instalacja. No i powylatywały kable. Dziwne. Bardzo dziwne. Rozbiorę to tutaj. Nic na razie nie dam rady. Ale będzie to szybka akcja. Mamy elektryka, to zrobię zyk, zyk, zyk i rozpierdzielę to moment. No to ja się biorę za rozbieranie i szukamy tego opiłka, kurde. Tego zęba od kosza sprzęgłowego. Musicie mi oczywiście wybaczyć, że nie będę się z tym bawił i nie będę wam rozbierał i pokazywał po kolei co i jak. Musicie mi wybaczyć, no. Kurde, spieszy mi się i chcę jak najszybciej temat zakończyć, bo już czeka ogar na kolejny sprzęt do roboty, ale to już nie na ten kanał. Ogara mam do roboty. No i chcę jak najszybciej się dowiedzieć, czy coś tutaj nie trzeba dokupić, nie? Więc no, jestem zmuszony, by to bardzo szybko rozebrać. Wszystko, zobaczycie, to będzie moment. Ten akurat jest to, pierwszy raz będę rozbierał 149 X-a. Ale to jest jak 140, tylko jest dekiel boczny inny i jest filtr dołożony. No. Pod tym względem jest on dobry, że jest szybki dostęp do kosza i ewentualnie do tych zębatek, a tak to no, zbytnio się nie różni, nie? Mi się wydaje, że jakby założył dekiel boczny do X140, no to by pewnie to pasowało, nie? No i dobra, silnik doszczętnie rozebrany na czynniki pierwsze. Zaraz jeszcze sprawdzę skrzynię, ale na pierwszy rzut oka jest wszystko ok. Nie widzę żadnych uszkodzeń, nawet cylinder jest w miarę ładny. Pierścienie takie, nie wiadomo. Tylko przemyć i składać. Jest sukces. Zguba się znalazła. I wiecie gdzie to było? Dobrze, żebym rozpołowił silnik. Jakimś cudem przeleciało to przez cały silnik, nie uszkadzając nic, żadnych trybów od skrzyni biegów, i wpadło to tu, w tym miejscu. Tam było tak, jakby można powiedzieć, zaciśnięte.
Widzicie? Nie chcę, to nawet wylecie stąd. O. Właśnie szukałem, kurde, nie mogłem tego w ogóle znaleźć. Gdzie to jest? Aż pompę nawet, to widzicie, że nawet pompę oleju odkręciłem. Bo myślałem, że gdzieś tam mogło wpaść. No i to kurde się działo w tamtej dziurce. Jest sukces. Bośmy go znaleźli. Tylko jakoś dziwnie to jest tak. Aż muszę sobie zobaczyć, tak wam szczerze powiem. Bo... Nie, okej, okay, dobra. Reszta z domów też ma odciski. Czyli to pracowało. Kurde, jeszcze by to... Dospawałby tego zęba i jeszcze by pojeździł. O. Pasuje, jakby to było stąd. O, naprawione. Naprawione. Szkoda, że to nie zrobili tak jakoś rozbieralne albo coś. No nie wiem. Dziwnie to jest wszystko zrobione. Nieprzemyślanie tak. Dobra. No to tyle. Ja sobie tutaj jeszcze posprawdzam te części, pomyję. Tego wam nie będę pokazywał, bo tu jest normalny rozpierdziel. Powrzucane wszystko. Miało być szybko. Aha, jeszcze wam nie pokazałem, jak stator odkręcałem. Żeby tam łańcuszek i to wszystko odkręcić. Aż tak ciężko to chyba już dawno nie było. Tak wygląda jedna śrubka. Musiałem przecinakować. I tak wygląda druga śrubka. Cudem puściły. No, wierzcie mi, grzałem, nie grzałem. Testowałem różne sposoby. Nawet ten śrubokręt z udarem by tutaj nie pomógł. Tak to mocno się działo. Normalnie przecinałem aż śrubę, tak musiałem prać. Jak widzicie, gniazda są całe, jedno i drugie, nic nie uszkodzone. Więc nie jest źle. To będzie na tyle. Ja sobie to posprzątam, znaczy poumywam i może nawet zaraz zacznę składać, bo społowić silnik, wszystko mogę już tu pozakładać, tak żeby tylko był dostęp do sprzęgła. Więc dobra, myję.